Która z Was nie chciałaby spotkać seksownego i umięśnionego hokeisty i przede wszystkim przeżyć najbardziej szalonych chwil w swoim życiu? Zacznijmy od tego, że po pierwsze jest to książka mocno erotyczna, więc jeżeli nie lubisz takich scen i tego typu książek, to myślę, że nie masz po co oglądać dalej tego filmiku, ale jeżeli chcesz, to oczywiście zostań do końca i może skusisz się na tą książkę. Po drugie, jest to trzeci tom z serii, ale nie musisz czytać tych książek po kolei, więc jeżeli to będzie Twoje pierwsze spotkanie z tą autorką, to nie ma problemu. Po trzecie, jest to wciągająca, elektryzująca i lekka książka, która wciągnie Cię od pierwszych stron, więc musisz być na to gotowy. Ellie Hayes od 12 roku życia wie, kim chce w życiu być. Jej marzeniem jest to, aby zostać aktorką. Niestety ma pewien mały problem, a mówię tutaj o jej chłopaku Sanie, który daje jej ultimatum. Przez co, kilkuletni związek się rozpada. Ellie jednak wie, że gdy tylko zobaczy swojego starego chłopaka, może się ugiąć i toksyczny związek znów zacznie istnieć. Dlatego postanawia ona zostać na weekend u Garetha, który jest chłopakiem jej najlepszej przyjaciółki Hany. I akcja książki w tym momencie tak naprawdę dopiero się rozpoczyna. A wszystko za sprawą tego, że jej towarzyszem będzie wszystkim dobrze znany, seksowny playboy, jakim jest Dan De Laurentiis. I tak oto niewinny wieczór przy filmie i drinkach zmienia się w pełną namiętności dziką noc, po której życie naszych bohaterów wywraca się o 180 stopni. Dan jest pewnym siebie, idealnym pod każdym względem bogatym hokeistą, który wręcz nie może opędzić się od dziewczyn, gdy pojawia się w jakimś miejscu, od razu biegnie za nim statko dziewczyn, które zrobiłoby wszystko za jeden mały numerek. Niespodziewanie po tej niezapomnianej nocy wszystko się zmienia i Dan nie może myśleć o nikim innym, tylko o Ali. Dan jest jednym z tych bohaterów, dzięki którym wasze serce zabije mocniej. Jest przede wszystkim mega zabawny, mądry i opiekuńczy, przez co jego niepochlebna przeszłość traci na znaczeniu. Wbrew pozorom naszych głównych bohaterów wiele łączy. Ich humor sprawi, że będziecie przez cały czas uśmiechać się pod nosem, będziecie wszystko z nimi przeżywać. Będziecie się wspólnie śmiać, smucić, a nawet denerwować. A jeśli chodzi o same sceny erotyczne, nieziemsko mi się one podobały, ze względu na to, że bohaterowie tak swobodnie mówili o swoich potrzebach. Mówili o tym, co im się podoba, a co nie. I przede wszystkim to, że w tym całym szaleństwie nie zapominali o dobru drugiej osoby. Podbój jest przede wszystkim bardzo lekką obyczajówką, pełną najróżniejszych scen erotycznych, które wbrew pozorom czyta się bardzo przyjemnie. Ali ma w sobie pasję i za wszelką cenę dąży do swoich marzeń, przez co każda z nas ją polubi i nie będzie to kolejna z głównych bohaterek, która trafi na listę irytujących postaci. Po przeczytaniu kilku pierwszych rozdziałów myślałam, że znajdę tutaj jedynie wulgarne sceny seksu i nic więcej. Przez co prawie odłożyłam tą książkę i zapisałam się do osób, które są do niej negatywnie nastawione. Na całe szczęście tydzień wcześniej przeczytałam Błąd tej samej autorki i wiedziałam, że warto brnąć dalej. Myślę, że jeżeli masz tak od 17 do 23 lat, jest to idealna pozycja dla Ciebie. Ponieważ nasi główni bohaterowie wkraczają w dorosłość i muszą podejmować trudne decyzje dotyczące ich przyszłości. Kończą studia, więc kończy się też ich beztroskie życie polegające jedynie na nauce i zabawach. Przez co cała książka nabiera swego rodzaju autentyczności. Jak myślicie, czy niezobowiązujący seks wchodzi tutaj w grę? Czy pożądanie, które ich połączyło, zamieni się w coś więcej? I przede wszystkim, czy ten związek ma prawo istnieć? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, musicie przeczytać całą książkę. Z mojej strony to już wszystko.
Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, daj łapkę w górę, skomentuj na dole, no i subskrybuj. Za możliwość przeczytania bardzo dziękuję stronie nastek.pl, na którą Was serdecznie zapraszam i myślę, że wielu z Was nigdy na niej nie było, więc myślę, że warto zerknąć i spędzić tam kilka minut. A ja się zmywam.